1963 roku amerykańska firma Friedel wyprodukowała pierwszy na świecie kalkulator półprzewodnikowy o nazwie EC-130. Nie bez powodu mówią o tym teraz, w czerwcu, bo właśnie w czerwcu 2023 roku mija 70 lat od tamtej chwili. Kalkulator EC-130 kosztował wówczas 2000 dolarów. Z perspektywy dzisiejszych czasów wydaje się absurdalne, że ktoś chciałby kupić kalkulator za tak ogromną cenę. Przecież współczesny kalkulator można kupić za około 1 dolara. Mało tego, zawsze mamy go pod ręką, bo jest na przykład w każdym smartfonie. A skoro tak, to ciągle powraca pytanie, czy jest sens uczyć dzieci w szkołach wykonywania jakichkolwiek rachunków. Moim zdaniem dzieci muszą posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności rachunkowe. Ze smutkiem zauważam, że z każdym rokiem są one coraz mniejsze. No bo wysługujemy się technologią na przykład podczas zakupu. Coraz rzadziej używamy gotówki, nieobliczone reszty. Na budowie używa się dalmierzy elektronicznych, a nie metrówki. Współczesna waga nie potrzebuje kombinowania z odważnikami. To wszystko sprawia, że niewiele jest okazji do wykonywania rachunków i jesteśmy coraz mniej sprawni w matematyce rachunkowej. Czy zatem w dzisiejszych czasach jest sens ćwiczyć arytmetykę, aby ścigać się z kalkulatorami? Oczywiście nie, ale ćwicząc ją, dzieci zyskują nie tylko umiejętność szybkiego liczenia. Nabywają inne kompetencje, które potem przydadzą się im w życiu. Osoby zainteresowane pedagogicznymi walorami Sorobanu odsyłam do książki Soroban – Konteksty, teoria, praktyka, w której poruszam te zagadnienia. Zaczynając przygodę z nauczaniem japońskiego liczydła, wymyśliłem na ulotce hasło reklamowe – licz szybciej niż kalkulator. Hasło zostało do dzisiaj, ale tak naprawdę nigdy nie sprawdzałem, czy ono może być prawdziwe. No więc nadeszła pora, by to hasło zweryfikować. Czy Soroban może konkurować z kalkulatorem? Zaraz się przekonamy. W zawodach wezmą udział 3 osoby zaawansowane w liczeniu. Lena będzie dokonywała obliczeń na kalkulatorze. Zosia będzie liczyć na Sorobanie. Maria wystąpi w roli eksperta technik Anzan. Maria będzie liczyć na wyobrażonym abakusie. Dziewczynki będą rozwiązywać ten sam arkusz zadań składający się z 10 słupków liczb dwucyfrowych, które będą dodawać lub odejmować. W każdym słupku będzie 5 liczb. Zobaczymy, jak sobie poradzą. No to start! Jak widzicie, Marysia licząca japońską techniką Anzan okazała się bezkonkurencyjna i pokonała kalkulator. Wykonała obliczenia ponad 3 razy szybciej. Fizyczny soroban też okazał się szybszy niż elektroniczny instrument. Warto dodać, że wszystkie 3 osoby rozwiązały zadania w 100%, nie popełniając żadnego błędu. Ten prosty eksperyment pokazuje, jak wielka moc drzemie w człowieku, jak wielkie możliwości ma ludzki mózg. Odpowiednio stymulowany i wytrenowany potrafi niesamowite rzeczy. Tylko czy nie jest tak, że nowoczesna technologia zabiera dzieciom możliwość trenowania mózgu? Czy sztuczna inteligencja wdzierająca się w nasze życie wspomoże, czy ograniczy rozwój umysłowy człowieka? Pytania te pozostawiam bez odpowiedzi, bo jej nie znam, nikt jej nie zna. Jedyne co możemy zrobić, to ufnie patrzeć w przyszłość i dbać o prawidłowy rozwój dzieci. A Soroban świetnie się nadaje do wydobycia niesamowitego potencjału ludzkiego umysłu.